Dzień dobry. Czy już jesteśmy na żywo? Chyba już jesteśmy na żywo. Dobrze, ale nie pojawia mi się jeszcze. Tutaj powinno wyskoczyć. Powinien wyskoczyć czat. Czy możesz Patrzę. sprawdzić? Jesteśmy. Jesteśmy. To dzień dobry. Serdecznie witamy Państwa. Dzisiaj mamy sesję odpowiedzi. O, już dwoje obserwujących. Pięcioro. Witamy pięcioro. Siedmioro. Siedmioro. Fajnie. I mam nadzieję, będzie rosło. Dzisiaj głównie będziemy odpowiadać na pytania, które padły przed debatą kandydatów na wójtów. Tych pytań było bardzo wiele, a podczas debaty no, mogliśmy odpowiedzieć tylko na 6, więc dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na nieco więcej. Będę się też posiłkował naszymi kandydatami na radnych. Ale zaczniemy od przedstawienia się. Ja się nazywam Andrzej Chmielewski. Kandyduję na stanowisko wójta gminy Pruszcz Gdański. Tutaj mamy też ze sobą Oliwię Wołosiuk. Proszę, Oliwię. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Oliwia Wołosiuk, kandyduję z okręgu 4 i to jest Borkowo i Rotmanka. Dzień dobry, Emilian Kowalewski, mieszkaniec Wiślinki, okręg pierwszy, pozycja numer 1. Wiślinka, jakie to jeszcze są miejscowości, ten okręg? Wiślinka, cała część nizinna naszej gminy, przejazdowo Bogatka, Bystra, 9 Włók, Wiślina, Krępiec, Rokitnica, Radunica. Czyli Mam nadzieję, że czegoś nie pominąłem. Lędowo? same najpiękniejsze części naszej gminy, ale też i najbardziej wymagające, a o tym też będzie za chwilę. Ja zacznę jednym pytaniem, które dotyczyło bezpośrednio mnie, a właściwie kandydatów na wójta. Później przejdziemy do tematu gospodarki odpadami i do kolejnych pytań. To pytanie, które mam na myśli, brzmiało tak. Proszę opisać swoje doświadczenie samorządowe ze szczególnym uwzględnieniem działalności dla mieszkańców naszej gminy. W poprzedniej kadencji byłem w Radzie Sołeckiej w Straszynie i to było w latach 2014-2018. Później zostałem radnym gminy i w ubiegłym roku byłem wicewójtem do spraw społecznych. Sport, kultura, opieka społeczna i oświata. To wszystko tak bardzo skrótowo. W momencie, kiedy zostałem radnym sołeckim i prowadziłem stowarzyszenie, które nadal prowadzę, Dolina Raduni, zacząłem się coraz intensywniej zaznajamiać z tematem samorządu, a już bardzo intensywnie w momencie, kiedy zostałem radnym gminnym. Uczestniczyłem w takim dużym projekcie pod nazwą Akademia Samorządowa, które polegało na wyjazdach studyjnych, rozważaniu różnych tematów, konsultowaniu z wieloma radnymi, wójtami, prezydentami i to było bardzo bogate doświadczenie. Myślę, że żadne studia samorządowe, jeśli jakieś istnieją, no nie byłyby lepsze od tego doświadczenia, ale uzupełniałem to też studiami podyplomowymi na finanse samorządów na Szkole Głównej Handlowej, tak, bo samorząd to jest wiele, wiele aspektów. To jeśli chodzi o taką edukację formalno, nieformalną. Natomiast jakie moje były działania? Kiedy się sprowadziłem tutaj do gminy Pruszcz Gdański, do Straszyna, rozpocząłem działalność w stowarzyszeniu Towarzystwo Dolina Raduni. I to były takie działania rozwojowo-kulturalne, najróżniejsze. To zależało od tego, co w duszy grało członkom naszego stowarzyszenia. Albo fundacja ławeczek w parku, albo wydawanie gazety, no, co było wtedy znaczącą rzeczą, bo nie było za wiele takich instytucji. Teraz mamy Facebooka, teraz mamy łatwo dostępne strony www i tak dalej. Z tego też stowarzyszenia rozpoczęliśmy taki projekt przy współpracy z OKSiBP Kultura nad Radunią. To były wydarzenia kulturalne i wykłady. Niedawno też nasze stowarzyszenie zakupiło maszyny do szycia
i kontynuujemy taki projekt warsztatowy. Organizowałem też noce świętojańskie, byłem jednym z współautorów i współorganizatorów 700-lecia Straszyna, byłem jednym z członków założycieli Fundacji Czyja od Klasyki, mocno pomagałem przy realizacji tego projektu. A tak bliżej samorządu, to na przykład z mojej inicjatywy została powołana Gminna Rada Pożytku Publicznego, ponieważ zebrałem stowarzyszenia, które działały na naszym terenie, napisaliśmy wniosek i zabiegaliśmy o to u naszej pani wójt, która taką radę powołała i ona do dziś działa. W takim wielkim skrócie bym to przedstawił, ponieważ mamy dużo pytań. A jeśli ktoś jest ciekaw szczegółów, to na mojej stronie Facebook i na stronie www można dużo materiałów na mój temat znaleźć, więc nie będę tym tematem przytłaczał. Co uważamy za bardzo istotne na dzisiejszym spotkaniu, to też jest jedno z pytań, a to jest to jedna z kwestii ważniejszych, z którymi idziemy do wyborów. Jest to tematyka gospodarki odpadami. Pytanie brzmi, czy obecny system gospodarowania odpadami jest według Pana, Pani dobry? Czy zamierzacie wprowadzić jakieś zmiany? Jest to duży system, jest to system, który można stopniowo ulepszać albo gruntownie zmieniać. My mamy tutaj na ten temat dużo przemyśleń i przekażę ten temat naszej ekspertce od tematyki odpadów. Tak, to może ja podejmę ten temat, ponieważ przez 5 lat pracowałam w branży zagospodarowania odpadów i interesuję się tym tematem. I pytacie Państwo, czy ten system, czy on jest... Czy jest dobry? Czy jest dobry, czy jest sprawiedliwy? Dla jednych sprawiedliwy, dla innych niesprawiedliwy. Nie ma dobrego systemu. I w tej chwili w gminie rozliczamy się od metra kwadratowego, ale są gminy, w których można rozliczać się na przykład od metra sześciennego wody. I to się wydaje bardziej sprawiedliwe dla osób, które są samotne, a mają na przykład duże domy. Są tacy mieszkańcy, dochodzą do nas takie głosy. Myślę, że ten temat dużych domów właśnie na Żuławach też ma znaczenie, bo jest zabudowa troszeczkę inna niż w części wyżynnej naszej gminy i faktycznie momentami nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać. Tak. No i właśnie tutaj pytanie, czy nie powinniśmy się pochylić nad tym tematem raz jeszcze? Czy nie powinniśmy spotkać się ze specjalistami w dziedzinie odpadów? To też ten temat cały czas ewoluuje, ponieważ tak, od przyszłego roku czeka nas system kaucyjny. Czyli te selekty będą zupełnie inaczej odbierane. One odejdą z gminy. My mamy w ogóle kilka propozycji, jak sobie rozmawialiśmy o tym i próbowaliśmy to do tego tematu podejść. Przede wszystkim uważamy, że powinna być zniżka dla seniorów. Są też miejscowości, w których w ogóle nie ma takiej opłaty dla seniorów, no ale załóżmy, że w naszej gminie mogłaby być taka zniżka dla seniorów. Nie wiem ile procent, bo to powinno być moim zdaniem jeszcze obliczone. Dodatkowym takim elementem, który usprawniłby na pewno ten system, są takie mini przoki. One występują w różnych gminach. To jest system zagospodarowania odpadami ABC. I ten system się sprawdza bardzo dobrze w zabudowie wielorodzinnej, więc na przykład Rotmanka, Borkowo, myślę, że to by było bardzo dobre rozwiązanie. Dodatkowo chcielibyśmy, aby odpady wielkogabarytowe, czyli tutaj mam na myśli meble i szafy, fotele, tak, takie rzeczy, były odbierane częściej, bo w tej chwili mamy zbiórkę dwa razy w roku. Fajnie by było dwa razy w tygodniu, ale nie. Co jeszcze mamy?
O współpracy z ekspertami mówiłam. Bardzo ważna rzecz, edukacja najmłodszego pokolenia. Moim zdaniem to jest kluczowe. Starszy też był poedukowany. Młodszy edukuje starszych, więc kluczowe jest młodsze, ale też ta współpraca z ekspertami w dziedzinie zagospodarowania odpadów mogłaby się przekładać na pomoc na przykład w materiałach edukacyjnych, w jakichś scenariuszach zajęć dla nauczycieli, którzy mają pod opieką tych naszych najmłodszych. Więc pomyśleliśmy o tym, myśleliśmy o takich spacerach, piknikach ekologicznych, oczywiście sprzątanie naszych miejscowości, ale tutaj też uczulam, że przy takich sprzątaniach musi być zorganizowany odbiór odpadów, żeby one nie zostawały gdzieś i nie leżały. No i elektroodpady. Mamy taki pomysł, żeby, no nie wiem dokładnie w jakich miejscowościach, czy w każdej, to jest na razie tylko pomysł, żeby były takie pojemniki na małe elektroodpady. One mogą być wędrujące i mogą zgodnie z harmonogramem pojawiać się w jakichś miejscowościach. I mieszkańcy wiedzieliby, kiedy to będzie, wrzucaliby małe elektroodpady, a z dużymi elektroodpadami, które zdarzają się zdecydowanie rzadziej, można by je było na przykład zamawiać odbiór telefonem. To jest do ustalenia jeszcze. Te miejsca by były do dopracowania, bo w większych miejscowościach mogłoby być na przykład kilka takich miejsc do składowania, do oddawania tych elektroodpadów. Natomiast jeśli chodzi o mniejsze, to można pomyśleć, czy nie zrobić tego przykładowo przy szkole, bo tam ludzie dojeżdżają codziennie i odwożą dzieci, prawda? Więc to jest wszystko do dopracowania. Natomiast ważne jest to, żeby było to łatwo dostępne. I żeby mieszkańcy mieli informacje też, gdzie są te pojemniki, gdzie będą. Czyli tak podsumowując, sprowadzając do konkretów, których najbardziej mieszkańców interesują, bo no wiemy, że ta metoda naliczania za pomocą metra kwadratowego generuje niesprawiedliwości. Więc tutaj powiem tak, zastanawiamy się bardzo mocno, czy zmienić to na metodę wodną i ku temu się skłaniamy. Natomiast jeżeli będziemy w takiej pozycji, czyli jeżeli ja zostanę wójtem, a kandydaci z naszego komitetu staną się radnymi, przeprowadzimy takie szerokie konsultacje i panel mieszkańców, z którego najprawdopodobniej, tak się spodziewamy, że wyniknie wola taka, że będziemy to zmieniać na metodę naliczaną przez metr sześcienny wody. Druga rzecz tutaj istotna to jest ta zniżka dla grup nieuprzywilejowanych, czyli dla sołtysów. Jeszcze tylko dopowiem, że w trakcie prezentowania przez nas pewnych różnych takich atrakcji czy zniżek w programie mieszkańca odzywają się osoby, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi. I to, że te oferty tutaj się nie pojawiły, nie są spowodowane tym, że ja nad tym nie myślę, natomiast jest to temat tak szeroki i tak trudny, że ja tego, przyznam się szczerze, nie mam jeszcze rozpracowanego, ponieważ do tego potrzebuję dużo większej ilości danych niż tą, którą mam teraz. To będziemy musieli omówić wspólnie z GOPS-em, ile mamy takich rodzin, jak można pomóc, jakie już mamy metody pomocy. Po prostu przyznajemy szczerze, że nad tym będziemy się mocno pochylać w przyszłości. I druga, kolejna rzecz z tych konkretów to elektroodpady, ułatwione oddawanie, gabaryty, częstsze oddawanie, mini pszoki, które usprawnią selekcję. Skutek tej selekcji będzie taki, że w konsekwencji będziemy mniej płacić, bo na przykład nie będziemy mieli kary, bo teraz jest obowiązek utrzymania pewnych poziomów selekcji, prawda? I to tak w skrócie to, co chcieliśmy powiedzieć o polityce odpadowej. Jeżeli Państwo byście mieli jeszcze jakieś pytania do tego konkretnie tematu, to zapraszamy. O tym, że elektroodpady szafy już były w Sopocie. Tak, one są też w Gdańsku.
Tak, panie Bazylu, PSZOK nie jest na odpady bytowe, nie. Wiemy dokładnie, nie będziemy tam mieszać bytów. Dobrze, przejdziemy do kolejnego pytania w takiej sytuacji. O, i to jest pytanie zaczepne i trudne, lekko przewrotne. Jaki ma pani pomysł na to, by część Żuławska Nizinna nie była gorszą częścią gminy Pruszcz Gdański? I tutaj specjalnie mamy Emiliana Kowalewskiego. Ja myślę, że w ogóle to pytanie jest źle zadane i nie powinno mieć takiego kształtu, bo część Nizinna Żuławska nigdy nie była i nie będzie gorsza. Co najwyżej może być kwestia taka, że jest troszeczkę jakoś inaczej traktowana i pewnie o to chodzi, żeby faktycznie patrzeć na nią ciągle, a nie w okolicy wyborów. Wszyscy sobie przypominają o tej części Żuławskiej, Nizinach. I żeby faktycznie o tym pamiętać i o to dbać. No po to jesteśmy my, po to też jestem ja. Dopowiem tutaj do tego pierwszego pytania Andrzeja, a propos doświadczenia. No, urodziłem się i mieszkam w Wiśnice od zawsze i sprawy związane z Żuławami są dla mnie bliskie, więc zamierzam dbać o to, żeby to wszystko wyglądało odpowiednio i żeby na pewno nikt nie czuł się gorszy. Jeśli chodzi, nie była, cały czas nie mogę na to, nie była gorsza częścią gminy. To znaczy, to Mamy jest. taki plan na pewno, o którym rozmawialiśmy, który się pojawił na konsultacjach z mieszkańcami w Przejazdowie. Mamy taki plan stworzenia albo osobnej jednostki, albo osoby koordynatora w gminie, w urzędzie gminy, który zajmowałby się tylko i wyłącznie sprawami Żuław. No, gmina jaka jest, wszyscy wiemy, jest no, geograficznie troszeczkę podzielona. Jest, tak, mamy tą część nizinną, mamy część wyżynną. Część wyżynna bardzo mocno i prężnie się rozwija. Na pewno problemy są i tu inne, więc czasem może faktycznie być jakiś problem, ale osoba, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie Żuławami, tak? Koordynator mający, nie wiem, pod sobą jakieś osoby, mógłby faktycznie tym zawiadywać i każdy uderza do niego, on wie, z jakimi tematami my się borykamy, z czym mamy problemy. Taka osoba byłaby na bieżąco, czy też komórka byłaby na bieżąco ze sprawami Żuław, a jakie te sprawy mogą być? To tematy melioracji na przykład, bezpieczeństwa wodnego, tematy bieżącej legislacji, no bo to też jest przedmiotem rozmów na szczeblu centralnym. Zajmowałaby się tematem, czym zajmuje się zespół parlamentarny do spraw Żuław. Zajmowałaby się i kontaktem, i inicjatywami, i współdziałaniem z żuławskim obszarem funkcjonalnym, i tak dalej, i tak dalej. Więc to byłoby sporo pracy, bo jest to spory obszar ze sporymi zadaniami. Co jeszcze, jeszcze nawiążę do tego, nie była gorszą częścią gminy. Ona gorszą częścią oczywiście nie jest, natomiast w wielu rozmowach z mieszkańcami Żuław słyszymy to wyraźnie, że mają odczucie, że jest wiele inwestycji, na które czekają i bardzo długo czekają. Jedną z istotniejszych inwestycji, które tam są, no to są oczywiście drogi. Nasze założenie co do dróg, częścią tego założenia jest przeznaczanie większych kwot na zrobienie dróg gruntowych, na uzbrojenie je w płyty. I to w dużej mierze będzie dotyczyło siłą rzeczy Żuław, bo tam dużo takich jest, tak? Czy rolne, czy inne gruntowe, dojazdowe. Kolejna rzecz, która będzie istotna dla Żuław, w związku z tym, że też komunikacja tam działa tak, jak działa, to jest to, co planujemy w kwestii animacji kultury i użycia świetlic na tychże właśnie Żuławach, w tych miejscowościach.
Ludzie, którzy tam mieszkają, nie będą musieli wybierać się samochodami albo czekać na autobusy, które tam rzadziej jeżdżą, bo nie są obłożone. Taki jest tam fakt. Będą mieli te zajęcia różne na miejscu. Zajęcia czy familijne, czy dla seniorów, czy dla dzieci. Takie są nasze plany. A wisienką tutaj na torcie są rzeczy, które być może mniej Was frapują na co dzień, bo tam na Żuławach macie czasem naprawdę poważne problemy, ale to, co w pewnej mierze i długofalowo da Wam lepszą jakość życia, poczucie, że mieszkacie na wyjątkowym terenie, bo on jest wyjątkowy, to będzie stopniowy rozwój turystyki we współpracy z Żuławskim Obszarem Funkcjonalnym i innymi stowarzyszeniami, budowa tożsamości, na bazie Waszej tożsamości, będziemy budować tożsamość całej naszej gminy. Także będziemy Wam za to bardzo wdzięczni, za to, co Wy już macie. Kolejne pytanie, chyba że pojawiło się jakieś pytanie uzupełniającej. Wiesz co, tutaj było a propos tych przoków, że trzeba pamiętać, że tylko zimą nie będzie śmierdziało, już widzę bunt mieszkańców, jak komuś na osiedlu powstanie. To jest też trzeba zaznaczyć, tylko i wyłącznie koncepcja. A jeśli chodzi o ten system, o którym mówię, bo on istnieje i wiem, gdzie on istnieje, widziałam go. I muszę Państwu powiedzieć, że to nie są takie przoki, jak mamy tendencyjny przok, nie wiem, na przykład w zakładzie utylizacyjnym czy u nas w gminie, tak? Chodzi o to, że to są takie miejsca, kontenery, w których zbierane są selekty, czyli trzy frakcje. Mam na myśli frakcję niebieską, czyli papier, szkło i plastiki. One są systematycznie, sukcesywnie odbierane, one tam nie zalegają. I to naprawdę nie powoduje żadnych uciążliwości dla mieszkańców, natomiast pamiętajmy proszę, że to jest tylko koncepcja i to wszystko musi się zadziać. Najpierw musi powstać, nie wiem, jakaś komisja, jakiś zespół, który w ogóle się nad tym tematem pochyli, policzy, spojrzy, jak zmienią się przepisy i dopiero wtedy będziemy myśleć nad takimi konkretami. Znaczy te przoki w miejscowości, w której byłaś, one są schludne, nie ma tam takich dolegliwości, bo to są przoki przeznaczone na surowce wtórne typu plastik, papier, szkło i tak dalej. I one nie są wielkie, tam się nie składuje tego długoterminowo, tylko zbiera się je i oddaje na większe miejsce, tak? To obsługuje jedna osoba. Każdy kontener jest obsługiwany przez jedną osobę, to nie jest samowolka. Tutaj pani Marzena pisze odnośnie części żuławskiej. Z wyjątkiem przejazdowa Wiśnik jest problem z komunikacją. Tak, zgadza się. Jest problem z komunikacją. Tak jak mówiłem, pełnowymiarowych autobusów ze względów ekonomicznych nie puścimy z taką częstością jak z wielkich miejscowości. Natomiast to jest do poprawy, no bo jest obowiązkiem gminy dostarczanie komunikacji. Jednym z pomysłów na komunikację taką doraźną, bo powiedzmy jest ktoś w bardzo odległej wsi i tam w ogóle nic nie dojeżdża, a do autobusu jest daleko, to naszym pomysłem jest transport na żądanie, czyli taka gminna taksówka, gminny busik. Dzwoni się, kupuje się bilet i dojeżdża na przykład do urzędu gminy. Jeśli chodzi o tą komunikację, która jest i która funkcjonuje, też już kiedyś mówiliśmy na ten temat, funkcjonuje ona czasem tak sobie, że tak powiem. I też mieliśmy taki pomysł, ty Andrzej kiedyś mówiłeś, zdaje się, firma, która świadczy te usługi, nie jest w żaden sposób kontrolowana i ze względu na jej działanie jakby nie ponosi żadnych konsekwencji. Więc na pewno, żeby to usprawnić, żeby to wszystko dobrze wyglądało i działało sprawnie, no to jeśli coś nie działa jak powinno, no to nakładamy jakieś kary, jeśli ktoś się nie wywiązuje z umowy, załóżmy, tak? Trzeba pilnować warunków umowy. Dokładnie.
Tutaj pytanie bardzo dużej kategorii. Jak zamierzacie powstrzymać deweloperkę w gminie i dbać o walory przyrodnicze? W naszej gminie no, rozwój tak zwany, czyli budowa, no, jest zdeterminowany przez plany miejscowe. Plany miejscowe zostały uchwalone. Nie możemy ich zmienić w znaczący sposób, ponieważ to by były wielkie konsekwencje finansowe dla gminy. Mówiąc po prostu, nie wypłacilibyśmy się z odszkodowaniami. Natomiast część naszego planu jest taki, żeby stworzyć wieloletni plan inwestycyjny dotyczący dróg i kanalizacji. Kanalizacja ma taki plan wieloletni, on tutaj niedawno słyszałem, jest przedmiotem rozważań niektórych instytucji. Ale taki plan mamy i powinniśmy mieć, i powinien mu towarzyszyć też plan rozwoju dróg. Ten plan w pewien sposób będzie skłaniał inwestorów i mieszkańców, przyszłych mieszkańców, do budowy tam, gdzie już infrastruktura jest, albo będzie w jakiejś określonej przyszłości. To będzie taki nasz miękki środek do zrównoważonego rozwoju, że tak go nazwę. Natomiast to, co towarzyszy deweloperce i co jest uciążliwe dla wszystkich, to ogałacanie całego terenu, tworzenie z niego szarej przestrzeni, w której się dość przykro żyje, i nad tym też chcielibyśmy zapanować, i tutaj mamy pomysły. Są to na przykład. Tak, przede wszystkim nasadzenia. Tutaj mamy na myśli takie mini parki, miejsca, gdzie można by było przytuknąć, odpocząć, poczytać książkę, żeby nie siedzieć w domu, tylko korzystać sobie z ładnej pogody i posłuchać ptaków. Mini parki, chodzi nam ogólnie o trzecią przestrzeń, czyli zagospodarowanie zieleni w miejscach, które w tej chwili są, leżą w zasadzie odłogiem, są dzikie i nie można tam ani wejść, one się nie przysługują w ogóle nikomu. I można by je było zagospodarować, bo one już są, tam nawet rośnie jakaś zieleń, tylko trzeba to uporządkować i zaczęliśmy to robić ostatnio w zeszłym, w tym tygodniu. Dużo można zrobić samemu, tylko trzeba współpracować. No Współpracujemy tak, z sołtysem, z urzędem. Krzyknąć się i można coś się zrobić. To nie muszą być inwestycje jakieś niesamowite, można własnymi siłami coś zrobić i to się da. Tak, czyli to jest ta trzecia przestrzeń tak zwana, czyli takie pozostawione sobie tereny. No są jeszcze pasy leśne na Żuławach, ale to trochę inny temat. Współpraca z lasami, współpraca z rolnikami. Także te miejsca na rekreację, na zieleń mamy niektóre określone, czy to w dużych miejscowościach, Borkowie, Rotmance, Straszynie i tak dalej, a część będziemy szukać, ponieważ tak powiem, życie płynie i apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy pojawia się jakieś tutaj do tej kwestii? Kolejne, jeszcze grubsze pytanie. I tutaj zaprosimy już panią Anię. Dzięki, Emilian, na chwilę. To jak siadasz, Aniu, to przedstaw się, proszę. Dzień dobry, ja jestem Anna Rubczak, kandyduję z okręgu drugiego, Straszyn, Arciszewo, Jagatowo, Żuława, Żuławka, Malentyn, Goszyn, Rekcin, Bożęcin, numer 5. Tak, taki tutaj taka moja szybka reklama. Świetne przedstawienie i świetne pytanie. Jakie są Państwa priorytety i cele dotyczące rozwoju gminy Pruszcz Gdański? Czyli w ogóle najszersze pytanie, jakie można zadać w kontekście gminy. Może zacznę od tego, od tak zwanego chwaliposta na swój temat, dlatego że moje doświadczenie związane z opracowywaniem różnorodnych strategii, na przykład strategii regeneracji rynków w Oliwie, który jestem współautorką, dostaliśmy nagrodę za najlepszą przestrzeń publiczną.
Jestem współautorką narzędziownika partycypacji, działam w Zarządzie Towarzystwa Urbanistów Polskich i organizuję oraz współorganizuję wydarzenia związane z kształtowaniem przestrzeni na terenie naszego tutaj powiatu, można powiedzieć, ale też za granicą. Też biorę udział w opracowaniach polityk, strategii związanych z kształtowaniem przestrzeni, która ma odpowiadać na zmiany klimatyczne, oraz napisałam doktorat związany z kształtowaniem nowej tożsamości regionalnej w przestrzeniach dominacji wody na Żuławach Delty Wisły. I co mnie jakby czego mi bardzo brakuje w naszej gminie, to takiej strategii, która by uwzględniała wszystkie potrzeby naszych mieszkańców i która by była wykonana na podstawie rzetelnie wykonanych badań, spotkań, partycypacji społecznej oraz zaangażowania specjalistów w tę strategię. Nie miałam możliwości uczestniczenia w żadnych, jak do tej pory przez te ostatnie 16 lat, żadnego konkretnego takiego programu czy projektu, w którym bym mogła uczestniczyć w rozmowach na temat przyszłości rozwoju naszej gminy. Natomiast uczestniczyłam w ościennych gminach w takich projektach, w związku z czym to jest coś, co musi się pojawić, czyli strategia, która jest wypracowana na podstawie naprawdę prawdziwych informacji, potrzeb, które są zanalizowane, zbadane i wypracowane wspólnie z mieszkańcami i specjalistami. To jest tak ogólnie to... Mówimy tutaj o analizie i strategii takiej przestrzennej. Przestrzennej, tak? Czyli to jest taka pierwsza rzecz, która musi zostać wykonana. Mam nadzieję, że Andrzej Chmielewski, który jest moim faworytem, kandydatem i z którym się w taki bardzo dobry sposób też poznaliśmy w przestrzeni właśnie warsztatów związanych z planowaniem kulturowym i urbanistyką, jest taką osobą, która będzie rozumieć to, co my mówimy do niego jako urbaniści, tak? Czyli my mamy już opracowane swoje przemyślenia związane z tym, że mamy bardzo duże zagrożenie zmianą klimatu. Musimy budować naszą gminę w taki sposób, który uwzględniając część wyżynną i nizinną, będzie budować odporność tej przestrzeni w taki sposób, żebyśmy jak najdłużej mogli mieszkać na przykład w części nizinnej i żeby nie było procesu takiego, który jest związany z, na przykład z opuszczaniem tych terenów, związanych z takim na przykład procesem jak zmiany klimatu. Tak? Więc tego jest bardzo dużo. I wracając jeszcze może do sedna, nie wiem, czy jakoś... Ja tylko dopowiem, bo to, co jest bolączką i samorządów, i bolączką uczelni, jest to, że uczelnie sobie opracowują mądre opracowania i one się potem stają pułkownikami. Ci wszyscy profesorzy strasznie nad tym ubolewają, że je produkują i one leżą. Chodzi nam o to, żeby była współpraca ekspertów z samorządami w kształtowaniu tej przestrzeni, żeby to nie była w samorządzie robota amatorów, bo tak mi się wydaje, że będzie dobrze. I mam nadzieję, że współpraca z uczelniami, na przykład z Politechniką, przyczyni się do dobrego rozwoju. Po prostu my będziemy pomagać w tym i będziemy pewne rzeczy podpowiadać i też niezależnie od wyników wyboru, my tą współpracę już zaczęliśmy. Więc ta współpraca, mam nadzieję, że będzie się, że padła po prostu na podatny grunt w tym momencie i będziemy ją kontynuować w różnorodnych formach. I to chodzi też o to, że mamy bardzo duży potencjał też współpracy z na przykład z gminami tożsamymi do naszych żuławskich w Holandii. I tam są pewne rozwiązania, które funkcjonują, z których my możemy korzystać. Zapraszając na przykład osoby, które przeprowadzały pewien proces, na przykład poprawy budynków w zakresie energetyki, a które są na przykład zabytkowe i korzystać z ich doświadczenia, bo my mamy te kontakty, tak? My mamy bazę tych właśnie kontaktów. Tak, mam już kończyć. Dziękuję za informację. Ja odrobinkę wrócę, bo jeszcze dokończę poprzedni temat, bo
Pan Bazyl pytał, czemu nie zmienimy umowy, bo te ceny są skandaliczne na wywóz ścieków. Przepraszam za taki wtręt. My mamy umowę z Tczewem, bo z tego co pamiętam, Gdańsk nie chciał z nami takiej zawrzeć. Możemy do tego tematu wracać. I też ceny są dyktowane tym, no, jak sobie liczą ci odbiorcy. Także w tej chwili nie zadeklarujemy nic poza tym, że będziemy o tym rozmawiać, tak? Bo dalej się to wywozi do tego Tczewa i jest to droższe. No, to jest spowodowane charakterem tych odpadów. Przepraszam, powracamy do tematów szerszych. Więc to był taki jakby strategia takiego wysokiego poziomu, a pod nim jest to co zamierzamy zrobić z tymi inwestycjami, głównie drogowymi i kanalizacyjnymi, bo to jest jakby taki podstawowy zrąb w gminie. Więc tutaj będzie analiza i będzie plan wieloletni. Ta analiza będzie brała pod uwagę sprawy takie jak aspekt rozwiązania korków, co my możemy zrobić w tym temacie, w tych największych miejscowościach. I druga analiza to będzie, jak najlepiej zaplanować ten plan miejscowy, w których miejscach to robić, w jakiej kolejności, żeby robić to zgodnie z założeniami urbanistycznymi, żebyśmy nie mieli gminy rozbudowanej w każdym miejscu i do każdego miejsca musieli podprowadzać drogi i kanalizacje i ścieki i tak dalej. Więc to jest taka pewna optymalizacja. Ona w długim terminie no, spowoduje, że nasz wzrost dobrostanu, wzrost wyposażenia w te usługi będzie rósł szybciej niż jest w stanie rosnąć teraz. I teraz ja może się wtrącę, przepraszam, ale tutaj rozmawialiśmy o na przykład tych takich obiektach, które są związane na przykład z infrastrukturą dotyczącą organizacji odpadów. To też jest taki temat, że forma tego obiektu, który będzie był tym punktem odbioru, może być pasująca do przestrzeni. W związku z czym na pewno, jeżeli będę miała taką możliwość o zabieganie o to, żeby to był bardzo ładnie zaprojektowany obiekt, to będę tego pilnować, no bo nie przepuszczę takiego obiektu, który na przykład nie będzie pasować do krajobrazu. To nie może być potwory. Żuławskiego. On musi mieć odpowiednią formę. Prostą na przykład, ale pasującą i gabarytami, tak, i materiałami do przestrzeni i nie w każdym miejscu będzie taka sama. Więc żeby tak, nie wystawał jakiś koszmarek w krajobrazie, bo to tak bywa, że jedziemy przez równomierne Żuławy, bo one tak wyglądają i nagle wyrasta tak zwany gargamel. A też skrócimy dojazd do tego punktu odbiorowego, więc wpłyniemy też pozytywnie na to, że to będzie taki pośredni element systemu, nie będziemy jechać daleko na przykład do tego Pszoka, w związku z czym też poprawimy sobie też tą tak zwaną emisję CO2, jakby nie patrzeć. Co się też przekłada na zanieczyszczenie powietrza, więc dokładnie, to jest kilku spraw to dotyka. Więc kolejną sprawą w temacie tego planu rozwoju rozumianego jako infrastruktura, to przy tym planie wieloletnim bierzemy też pod uwagę to, o czym już wspominałem, czyli te drogi gruntowe, płyty, na które zamierzamy zwrócić większą uwagę, ponieważ w krótszym czasie będziemy w stanie zrobić więcej niż robiąc drogi o pełnej infrastrukturze. Pod warunkiem, że one będą technicznie doskonale wykonane, odpowiednio do warunków gruntowych, tak? Znaczy no, tak, jest pod warunkiem, że będą dobrze wykonane i pod warunkiem, że mieszkańcy będą skłonni chcieć taką inwestycję. Albo będą chcieli czekać na drogę, w cudzysłowie, wypasioną, albo się umawiamy na płyty, albo lżejsze, albo cięższe, to zależy od tego, co będzie w danym miejscu potrzebne. Naszą sporą nadzieją, która jeszcze w Polsce aż tak mocno się nie rozwinęła, bo to jest nowa sprawa, to jest to, co się pojawiło w nowej ustawie o planowaniu przestrzennym, to są zintegrowane plany inwestycyjne i przy rozwoju gminy, przy rozwoju różnych naszych usług infrastrukturalnych, ale też być może i oświatowych i innych, naszą nadzieją pewną są te współpraca z biznesem, z przedsiębiorcami. Czyli oni wykonują w sobie pewne inwestycje, które
pasują do planu miejscowego, ale potrzebują w jakiś sposób naszej współpracy. Najczęściej to jest pewna zmiana tego planu miejscowego, żeby im się biznes spinał. Mhm. I tutaj chciałam dodać, że w naszej legislacji brakuje takiej formy przejściowej między planem miejscowym a realizacją, czyli ten projekt, który trafia do... Nie mamy tak zwanych master planów, czyli my nie widzimy, w jaki sposób ten projekt będzie wyglądał. I ja bym tutaj, pomimo tego, że my nie mamy tego takiego pośredniego elementu, jeżeli będzie duża inwestycja, żeby ona nam pokazała, jak ten projekt będzie wyglądał, żebyśmy mogli omówić sposób, w jaki ona będzie realizowana. Byśmy bardzo chcieli, jakby i Państwo, żeby też byli świadomi, bo to jest taki moment, w którym bardzo często z powodu tego, że nie wiemy, co się będzie dziać, nie wiemy, jak dany obiekt będzie wyglądać, robią się problemy, tak? Czyli musimy po prostu świadomie podejmować decyzje, wiedzieć, jak dany obiekt będzie pasować do naszej gminy. No, chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Więc to były takie tematy rozwojowe twarde. Oczywiście mamy ich wiele więcej. Na takim poziomie ogólności, na jakim było zadane to pytanie, to możecie też wyczytać w naszym programie, ponieważ jest to gmina zielona, przyjazna, nowoczesna. I to wchodzą tutaj, to jest taki przekrój, że tak powiem, chciejstwa, a z drugiej strony jest przekrój tematyk, czyli to może dotyczyć oświaty, programów zdrowotnych i tak dalej, ale myślę, że skończymy na tym twardym aspekcie, bo no to jest pytanie na kilka tygodni odpowiedzi. Tutaj szybka wrzutka od pana Jakuba. Stanica w Wiślince. Czy możemy zadeklarować wsparcie dla ośrodka sportu, aby pozyskać finansowanie doposażenia świetlicy o kolejne jednostki i wprowadzenie możliwości rezerwacji żeglówek online? My tych jednostek mamy sporo. U nas kwestią jest to, że po pierwsze potrzebujemy jeszcze trochę siły roboczej, że tak to nazwę. Mogą to być stowarzyszenia, mogą to być pracownicy, którzy te nasze jednostki wykorzystają i ten czas na stanicy wykorzystają, ponieważ tu jeszcze są pewne wolne przebiegi. Więc jeśli byśmy mieli pozyskiwać środki, to w pierwszej kolejności na wykorzystanie tego, co już mamy. A żeby kupować kolejne jednostki, jeszcze bym zaczekał, bo jeszcze do tych jednostek, które mamy, musimy dobudować trochę infrastruktury takiej ochronnej, hangary. Ale jeżeli będzie wszystko dobrze szło, to możemy dokupować kolejne później. Rezerwacja żeglówek online. To by było super. No to działa tak, że mamy tam bosmana, który dyżuruje w momencie, kiedy dyżuruje. Rezerwacja online nie wygląda na trudną sprawę techniczną. Chciałem dopowiedzieć a propos stanicy, jak również świetlic wiejskich, o których też wspominaliśmy. Myślimy nad takim rozwiązaniem, aby w tych miejscach były stale osoby. Jeśli chodzi o świetlice, załóżmy, które animowałyby świetlice w różnych aspektach, tak? Czyli załóżmy od rana zajmowały się gdzieś tam dzieciakami do południa, powiedzmy, tak? Gdzieś jakaś młodzież wieczorem, starsi, seniorzy. I tak samo jeśli chodzi o stanice, czy wiślince, czy inne obiekty, żeby one nie stały puste i po prostu generowały nam tylko koszty, tylko żeby faktycznie one integrowały społeczność lokalną i żeby coś się tam działo. Pewnie zapytacie, bo tam padają różne pytania, skąd weźmiemy te pieniądze, żeby we wszystkich świetlicach, może nie we wszystkich, bo to zależnie od tego, jakie będzie potrzeba lokalnie, skąd weźmiemy na to pieniądze. No mamy takie plany montażu, one byłyby brane po części z działalności takiej komercyjnej, za co ludzie są skłonni zapłacić, żeby wziąć udział, no tak jak mamy różne zajęcia z jogi, czy jakieś warsztaty, niektóre są prowadzone komercyjnie, niektóre by były finansowane na przykład z funduszu alkoholowego, powiedzmy, zależy o jakim charakterze, niektóre mogły być finansowane z odpisów podatkowych, a za niektóre byłyby wprost brane z budżetu gminy, więc
Spodziewam się, że nie byłoby to bezpośrednio aż tak obciążające budżet gminy, żeby zatrudnić te kilkanaście osób na pełne etaty, bo to faktycznie jest wtedy poważna liczba. Ale mówiliśmy kiedyś, mówiłeś o szukaniu. Tak, tak. Te osoby, które by były animatorami, ja myślę, że to rozwijałoby się stopniowo, bo to nie jest temat łatwy do wdrożenia na tydzień. To mogłoby się rozwijać stopniowo, że te osoby zatrudnione, albo na przykład stowarzyszenia, bo to mogła być forma współpracy ze stowarzyszeniami, bo mamy dużo pytań o to. Jeśli chodzi o tą stanicę, tak, no to różnego rodzaju granty związane z wodami, tak, i tutaj pozyskiwanie funduszy na działanie akurat dokładnie świetlicy. Wiśnieńce. Tak, no też mamy, zdaje się, na Radunii, więc obiekty, ale tutaj są instytucje, są które związane są z wodą i które mają pieniądze i mogłyby pomóc na pewno w tej kwestii. To dziękuję. Czy jeszcze nasza... Ania Rupczak chciała jeszcze o żuławach mocno coś dopowiedzieć. Mamy formułę. Zdania, bo takie działania wszystkie, które wzmacniają tożsamość wodną regionu żuławskiego i to, że my jesteśmy zaznajomieni z tym czynnikiem wodnym, to jest bardzo potrzebne dla tego obszaru, ze względu na to, że patrząc na przykład na holenderskie rozwiązania, w wielu przypadkach na przykład tam jest tak, że pomiędzy wsiami można się poruszać różnymi takimi jednostkami elektrycznymi i jakby ten czynnik zwiększającego się poziomu wód czy zmniejszającego jest bardzo dla nich taki naturalny, dla nas trochę mniej, ale im więcej ludzie będą jakby tą wodę postrzegać nie jako zagrożenie, ale jako potencjał, tym dla tego, tej tożsamości dla mieszkańców będzie lepszym rozwiązaniem. To jest bardzo trudne do wytłumaczenia, ale postaram się to może jakoś pokazać po prostu podczas jakiegoś takiego spotkania dedykowanemu budowaniu odporności na zmiany klimatyczne. Ale na pewno tożsamość wodna i wykorzystanie potencjału i zdobywanie wszelkich możliwych grantów finansowanych z europejskich źródeł jest naprawdę bardzo, bardzo naszemu regionowi Gdańskich Żuław potrzebny i tego mamy jeszcze wciąż za mało. Tak? Dobrze, to dziękujemy. Jeszcze tutaj pan Jakub pisze, że jakiś chodnik się zapada przy nowej drodze, to proszę szybko to zgłaszać do urzędu. Na pewno jest to jeszcze w ramach gwarancji powinno być zrobione. Kolejne pytanie. Czy wójt, który wygra lub dany komitet, który będzie miał większość, wszystkie regiony będzie traktował tak samo? Po zebraniach i wypowiedziach niektórych kandydatów odniosłem wrażenie, że każdy będzie dążył do tego, aby jego wyborcy w ramach wdzięczności mieli lepiej. Ja jestem, mocno się trzymam ducha ustawy samorządowej, która bardzo mi się podoba, chociaż ma wiele do poprawy już, bo ona już ma kilkadziesiąt lat, trzeba było trochę nad nią przysiąść, ale ustawa mówi, że radny gminy staje się radnym gminy. Oczywiście, no jeżeli ktoś mieszka w Straszynie, to zna więcej problemów Straszynian niż innych osób. Może to nie dotyczy Ani, która chyba więcej zna problemów Żuławian niż Straszynian, ale będziemy nad tym pracować. Natomiast radni podejmują decyzje w imieniu całej gminy. Ja nie chciałbym, i mam nadzieję, że i każdy inny radny nie chciałby, żebyśmy mieli do czynienia z tak zwanym klientyzmem, że kto przyjdzie i mocniej wyprosi, albo kto będzie głośniej krzyczał, to załatwi, żeby nie było załatwiactwa. Chciałbym, żeby gmina była rozwijana równomiernie i na podstawie gremialnie określonej wizji rozwoju, to co mówiliśmy o tych planach inwestycyjnych na przykład. Więc będziemy się starać i będziemy to robić tak, żeby każda miejscowość była traktowana na miarę swoich możliwości i potrzeb. Czy chciałybyście coś dodać? Ja bym chciała dodać, bo
jakby tak tutaj czuję się w takim, bo kandyduję ze Straszyna, bo mieszkam w Straszynie, ale ja właśnie, postrzegam gminę jako całe. Żałuję, że złapię wystartowała. A to nie ma znaczenia, bo ja traktuję naszą gminę jako taki element większej układanki, myślę strategicznie. Rozumiem powiązania w kontekście metropolitalnym, w związku z czym dla mnie jakby sam Straszyn bez otoczenia nie ma takiego samego odbioru jak Straszyn, czyli część w kontekście jej właściwie usytuowania w strefie krawędziowej Delty Wisły, więc tutaj jakby rozumienie Straszyna polega u mnie na tym, że ja rozumiem Straszyn w kontekście całą gminę, czyli na różnych poziomach skali. I ciężko mi tutaj jakby się z Tobą zgodzić, Andrzeju, że nie rozumiem problemów Straszyna, bo ja je rozumiem po prostu szerzej. Najszerzej. Ja po prostu myślę na różnych levelach i też potrafię powiązać pewne punkty, kropki i szukać po prostu najlepszych rozwiązań strategicznych dla rozwoju naszego po prostu, naszej całej gminy, w całym tutaj jakby obszarze metropolitalnym, więc chciałam się troszeczkę obronić. To był żart z tym Straszynem. Ale oczywiście Żuławy kocham najbardziej, ponieważ no to jest taka miłość odwzajemniona i po prostu jest to mój taki konik i po prostu miłość. A jak jest z panią Oliwią? Czy chce wprowadzać zieleń i politykę odpadową tylko w Borkowie? Nie, no jasne, że nie. I chciałam tylko powiedzieć, że my jesteśmy ambasadorami danej miejscowości. Czy społecznicy, czy radni. Po prostu jesteśmy takim ogniwem, które połączy i mieszkańców, i dotrzemy do samorządów, bo rozmawiamy z różnymi ludźmi. I to jest chyba, o to chodzi w tych takich radnych z miejscowości, żeby oni po prostu przekazywali te informacje i oczywiście w obie strony i żeby one były przekazywane w sposób zrozumiały jeszcze, bo to jest też bardzo ważne, ponieważ często zdarza się tak, że po prostu mieszkańcy nie wiedzą, o czym do nich mówi gmina. To jest jedna z ról radnych też komunikowania. Tak, oczywiście. No i tak, a problemy są ogólnogminne, a nawet my przecież chcemy działać jeszcze szerzej, tak? Bo chcemy i się uczyć od innych i chcemy też wychodzić nawet z jakimiś projektami. Od innych gmin, od innych krajów i współpracować. Dokładnie. Ja myślę, że my jesteśmy unikatowym zespołem, bo każdy jest jakimś specjalistą w danej dziedzinie i uzupełniamy się fantastycznie. Bo oczywiście każdy z nas ma inne doświadczenie i to jest takie bardzo, bardzo ważne, że możemy się w ten sposób uzupełniać. I uczyć od siebie. Tak. Pytanie. Czy radni gminni powinni jakoś się rozliczać z aktywności lub braku aktywności po każdym roku swojej kadencji? Czy takie informacje powinny się znaleźć na stronie internetowej gminy? Tak odpowiem troszeczkę prawnie najpierw, bo radni mają pewne obowiązki, a pewne stają się być może zwyczajami albo są wywoływane przez oczekiwania mieszkańców. Radny w ustawie jest zobowiązany do pracy na sesjach i w komisjach i do kontaktu z mieszkańcami. To są takie podstawowe zapisy, potem można sobie z nich wywodzić, co radny powinien czy nie powinien. Więc to, co powiedziałem, to on musi realizować, ale tak naprawdę nie ma żadnych metod, żeby go do tego skłonić, ani skarcić, ani rozliczać jakoś, no poza rozliczeniem, które następuje raz na wybory. No i wówczas dobrze by było, żeby mieszkańcy wiedzieli, który radny się do czego przykładał albo nie przykładał. My mamy dość żywe życie takie samorządowe i lokalne w naszej gminie, bo wielu radnych, czy sołtysów, czy radnych sołeckich uwija się przy różnych okazjach, takich jak festyny, czy sprzątanie, my sami sprzątaliśmy niedawno, czy urządzaliśmy park, ale nie jest to w obowiązkach radnego, ale oczywiście jest to dobre, bo to też sprzyja kontaktowi z mieszkańcą, poznawaniu rzeczy, animowaniu tej lokalnej społeczności, więc ujmę to tak, że
Urząd Gminy umieszcza na swojej stronie takie informacje, do których jest zobligowany, czyli sesje, jak przebiegało głosowanie, jaka była obecność. Ja się zastanawiam, czy nie dodać do tego też zapisu z komisji Rady Gminy, ale no to możemy sobie o tym podyskutować, bo one też są jawne, tak jak wszystkie posiedzenia. Natomiast Urząd Gminy nie jest od kontrolowania czy rozliczania radnych. To jest raczej przeciwnie. To radni są organem kontrolnym wobec wójta i urzędu. Więc urząd może wystawić informacje, jakie ma obowiązek wystawić, a od kontrolowania radnych są mieszkańcy. Także korzystajcie z danych, które są na stronie Urzędu Gminy, zapytujcie i swoją obywatelski obowiązek spełniajcie. Odbiłem piłeczkę do mieszkańców. Kolejne pytanie, chyba że mamy tutaj coś uszczególnione. Mamy o drogę poprzeczną. Co do, takie bardzo szczegółowe pytanie, co do nowej drogi ulicy Poprzecznej, odcinek w lesie, teraz będzie przebudowywana ta Poprzeczna, ale tylko na niewielkim odcinku, chyba do ulicy Drzymały, jeśli dobrze pamiętam, natomiast z tego co wiem, to nie ma planów na dalszy jej etap. Jak będziemy na miejscu, żeby tę sprawę badać i analizować, to się tym zajmiemy. Być może za tydzień, za miesiąc. Bywamy tam. Ta droga jest fatalna, tam nie ma oświetlenia. No jej problem. To jest droga, która być może będzie ważna dla Straszyna w przyszłości, bo to jest połączenie do ważnego miejsca i w obliczu tych naszych korków to może być jeden z naszych ratunków. I to będzie podlegało analizie. Też była mowa o leśnej i tak dalej. To może być pewien bypass, ale w tej chwili nie mamy żadnych narzędzi, żeby tutaj z tym coś zdziałać. Odpowiadam, że jest tam planowany kawałeczek. A co w przyszłości, to by wykazały nasze analizy. Być może trzeba będzie z tego zrobić naprawdę porządną drogę i we współpracy z Kolbudami GDDK i ja. Kolejne pytanie. Jakie jest Państwa podejście do problemu zanieczyszczenia środowiska w gminie Pruszcz Gdański i jakie konkretnie środki chcecie podjąć w tej kwestii? Duże pytanie, więc odbijam je do Oliwii. Strasznie szerokie. Przede wszystkim chcemy mieć gminę, która transparentnie komunikuje, na przykład jakim powietrzem oddychamy. Więc tutaj musimy się skupić na tym monitoringu powietrza. No, no to ma oczywiście wpływ, na to ma wpływ piec, tak? Jaki mamy w domu, czy jakim samochodem jeździmy. Ale są też mniejsze i drobniejsze rzeczy, takie jak na przykład zanieczyszczone ulice, rowy, jakieś takie miejsca mniej uczęszczane, gdzie zaczynają się pojawiać jakieś wysypiska, takie małe składowiska, więc z tym trzeba walczyć i to trzeba koniecznie zacząć. Moim zdaniem mamy takich kilka punktów, do których jest łatwy dojazd i wiemy, że tam może się coś takiego przytrafić, że ktoś po prostu zrzuci jakieś odpady. Powinien być monitoring takich miejsc. To nie jest trudna rzecz, bo przecież każdy z nas pewnie dysponuje jakąś taką kamerą i to można po prostu niewielkim kosztem zrobić. Straż Gminna ma kilka takich. Tak. Dodatkowo z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tam, gdzie są na ulicach śmietniki, takie małe uliczne kosze na śmieci, tam jest mniej śmieci, po prostu mniejsze zanieczyszczenie. Więc to jest też bardzo ważne, żeby miejsca, które, ulice, które są kompletnie bez jakiegoś takiego ulicznego kosza na śmieci, to może być kosz naprawdę na odpady zmieszane, ale on tam musi się pojawić, bo inaczej po prostu odpady są wyrzucane do rowu i mamy. No, to są takie sprawy porządkowe, to jest jedna strona medalu. Zresztą było niedawno pytanie na portalu Gmina Pruszcz Gdański bez tajemnic, jakie mamy plany co do śmiecenia i tak dalej. Tam dość obszernie odpowiedziałem, jakie mamy plany.
No to się oczywiście wiąże zawsze z nakładami pracy i pieniężnymi, żeby porządek trzymać w gminie, ale zanieczyszczenie środowiska to mogą być też takie poważniejsze rzeczy, jak na przykład jakieś zrzuty do rzeczki. I tutaj, no, tutaj naprawdę jest dużo do robienia i tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jako przykład podam Somonino, bo w pobliżu Somonina przebiega rzeka zwana Radunią. I tam teraz pewna firma przymierza się do wybudowania wysypiska. Jesteśmy zaznajomieni z tą sprawą, też tutaj w tym temacie działamy, a jest to kilka gmin dalej, więc przykładamy uwagę do zanieczyszczenia, do naszego zdrowia i jak pamiętamy, już kilkanaście lat temu były wytrute wszystkie ryby w Radunie, nie chcielibyśmy tego powtórki z tego. Tak, to zrzut podpowiada mi pani ekspert. Zrzut wody to nie są nasze kompetencje, ale tam sprawa polega na tym, że jeżeli się tym nie zainteresujemy, nie zasygnalizujemy albo jako mieszkańcy, albo jako gmina i tak dalej, niektóre rzeczy po prostu wolniej się toczą, jak się przy nich nie chodzi, a my będziemy przy nich chodzić. Zanieczyszczenie, jeszcze o piecach było, ponieważ no, teraz mamy tę uchwałę antysmogową i zamiast skierowywać pieniądze na droższe instalacje, byśmy się skupili na tych piecach właśnie. No i też może nie kwestia zanieczyszczenia, ale kwestia retencji i wody, to też mamy pomysł, żeby pomóc w małej retencji mieszkańców. Tutaj bardzo miłe pytanie, chyba że mamy jakieś doprecyzowujące. Tutaj pani skomentowała jeszcze, że to bardzo ważne. Aha, ta poprzeczna, tak, pani Justyno. Mamy zakonotowane. Jakie inicjatywy planujecie w celu poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności w zakresie zdrowia, edukacji i kultury? Zdrowie to nie jest temat mocno podejmowany przez gminy, bo tutaj przychodnie czasem niektóre gminy mają, ale opieki tego typu zazwyczaj prowadzą jednostki wyższego rzędu. Natomiast nasza gmina czasem inicjuje albo uczestniczy w niektórych akcjach badania, oddawania krwi. To są takie rzeczy dość sporadyczne. Ja chciałbym podejść do tego w naszej gminie bardziej metodycznie i robić pewne badania przesiewowe na niektórych grupach, na przykład w szkole, żeby nasz program zdrowotny tak był bardziej programem niż przypadkowymi działaniami i był mierzalny, byśmy wiedzieli, co badamy, czemu zapobiegamy, żebyśmy wiedzieli, czy to, co robimy, w ogóle ma sens. Edukacja. Jeśli chodzi o edukację, jutro będziemy mieli spotkanie dotyczące edukacji o 19 w przedszkolu TikTok i będą to tematy edukacyjne w każdej grupie wiekowej. W każdej grupie wiekowej, więc każdy może przyjść. Będzie o przedszkolakach, o żłobiakach. Tak, znaczy podzielone jest to tak, na taką edukację wczesnoszkolną, powiedzmy żłobkowo-przedszkolną 1-3, czyli najmniejsze tulipanki. Potem będzie 4-8, bo to też jest bardzo ważny okres w życiu dzieciaków i przygotowanie do liceum. A jeszcze kolejnym taką grupą też będą studia i edukacja przez całe życie dla dorosłych. Także podzieliliśmy sobie na takie bloki tematyczne, żebyśmy podyskutowali i zebrali sobie taką informację na temat pomysłów, burzę mózgów i też rozwiązań, które my mamy przemyślane i które zaproponujemy do wykorzystania, do zrealizowania. Na edukację dla dorosłych mamy bardzo ciekawy pomysł, ale go na razie nie zdradzimy, bo może ktoś przyjdzie z ciekawszym. Zapraszamy na przyjście, właśnie musimy trochę taki, tak nie będziemy spoilerować tematu. Dobra. Tak? Natomiast to, z czym już wystąpiliśmy, jeśli chodzi o zdrowie i edukację w kontekście szkół, to, co mówiliśmy już o wdrożeniu programu Młode Głowy w szkołach jako takiej profilaktyce zdrowia psychicznego,
o dodatkowych zajęciach ze sportu i dodatkowych zajęciach z nowych mediów. Tak, to o edukacji przez całe życie będziemy mówili jutro i do tego będziemy wykorzystywać świetlicę, na razie tylko tak ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, to tutaj też są spore plany. Jedne to jest nasz ośrodek, który jest centralnie położony w gminie i on będzie działał tak, jak działa. Poszerzymy nawet jego działalność, bo ma ambicje do nowych zadań. Ale co w kulturze chcielibyśmy dodać, to też wyjście właśnie w teren, oczywiście już też dzisiaj mówiliście, wyjście w teren i tam animowanie pewnych rzeczy, a także wychowanie do kultury i w szkole, i dla dorosłych. Dlaczego o tym mówię? Bo padło też pytanie, jak chcemy odwrócić trend taki, że nasi mieszkańcy korzystają z kultury w Gdańsku. Nie chcemy i nie odwrócimy tego trendu, bo w Gdańsku są budynki, instytucje wielkich rozmiarów zarządzane przez inne jednostki samorządowe i my tutaj filharmonii, opery i tak dalej nie wybudujemy. Niech ci nasi mieszkańcy sobie z tego korzystają, a co my możemy zrobić, to przygotować ich do tego. Czasem być może zorganizować wycieczkę, czy dla seniorów, czy dla zorganizowanych grup naszych szkolnych i myślę, to się świetnie uzupełnia. My mamy duże szczęście, że mieszkamy w takim miejscu, gdzie to jest tak blisko i w fajnej jakości. Oczywiście wspieranie talentów jest ważne, jeżeli jakiś mały tulipanek, albo średni, albo większy, albo ten, który jeszcze nie odkrył swoich talentów, się pojawi, to będziemy po prostu dbać o takiego tulipanka. No to widzę, bo mamy mamy plan na taki festiwal kultury sztuki gminnej i tam będą te wszystkie tulipanki i tulipany występowały, no ale nie tylko, będą też zapraszani artyści do koncertów i do prezentacji, sprzedaży swoich dzieł i tak dalej. Czekaj, bo do tego pytania jest pytanie od pani Justyny. Spotkanie nie będzie. Jutrzejsze nie będzie, bo ono będzie takie kameralne i osobiste w tym przedszkolu. Nie będziemy się nagrywać, nie będziemy tego nagrywać, ale z chęcią się podzielimy konkluzjami, bo to może ciągnąć za sobą plany na przyszłość. A oczywiście trzeba się nimi podzielić, jak mają wyjść na świat. Jakie jest Państwa podejście do współpracy z innymi samorządami oraz organizacjami społecznymi w celu rozwoju naszej gminy? Współpraca z samorządami, między samorządami no jest konieczna do niektórych zadań, na przykład komunikacyjnych czy drogowych, albo my tutaj jesteśmy dobrym przykładem konieczności takiej współpracy, to jest ten teren żuławski, bo jesteśmy też w Stowarzyszeniu Żuławskim Obszarze Funkcjonalnym i to jest nieodzowne. Nasza gmina jest też, znajduje się w lokalnej grupie działania. To skutkuje tym, że lokalna grupa działania dostaje pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego z kolejnych perspektyw. I ten LGD, tak się na to mówi, lokalna grupa działania LGD, robi granty, z których mogą korzystać i samorząd, i stowarzyszenia, i mieszkańcy, i biznesy. Na rozwój biznesu też to służy. Więc takie rzeczy się dzieją i muszą się dziać. My będziemy się zastanawiać, czy wstępować do nowych, czy rozwijać istniejące. Z niektórych czasem gmina występuje, jeżeli nie spełniają swoich funkcji, bo bycie członkiem każdego stowarzyszenia niesie ze sobą jakieś koszty. Współpraca z organizacjami społecznymi. To pewnie chodzi o organizacje pozarządowe głównie. Mamy spore plany, jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, żeby realizowały one zadania gminy. One mogą być różnorodne, na przykład może to być organizacja tych świetlic, o których wspominaliśmy. Mogą to być takie zadania gminy, jak na przykład zieleń, albo jak na przykład oczyszczanie, bo w grę wchodzą tutaj coś, co istnieje od dawna, ale od niedawna jest mocno na to pewien nacisk, jest pewne wsparcie,
tak zwaną ekonomię społeczną. Czyli mogą to być na przykład spółdzielnie. Kiedy jest jakaś spółdzielnia, może zatrudniać ludzi z różnych miejscowości, ze Straszyna, z Wiśniki, z Żuławki i zajmować się pewną kwestią, na przykład opieką nad ludźmi albo sprawami porządkowymi itd., itd. Na to te spółdzielnie mogą dostawać dofinansowanie z urzędów pracy na razie, więc to jest dobry moment, żeby taką spółdzielnię zawiązać i z tego korzystać. I skorzystać ze wsparcia organizacji, które się tym zajmują, owesami tak zwanymi. Nie będę przedłużał, to jest temat, który dobrze znam i mogę o nim dużo rozmawiać, ale jeszcze tutaj zostawię w ramach współpracy, bo też się przymierzamy, już o tym było mowa, współpraca z innymi jednostkami odległymi. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważny temat, żeby współpracować też na zasadzie takiego sieciowania się na takim gruncie też europejskim, czyli korzystać z różnorodnych możliwości, jakie daje na przykład program Erasmus+, albo różne programy grantowe, w których my możemy wymieniać się kompetencjami z różnymi gminami, które są zagraniczne, są tożsame bądź mają podobne problemy. Ważne jest, żeby te takie współprace też miały jakiś wymierny efekt, nie tylko, że sobie pojedziemy i coś porozmawiamy, ale żeby konkretnie, dokładnie pojechać w danym celu i później spróbować ten cel zrealizować to na naszym gruncie. Mogą być takie granty projektowe z Interrelega. Tak, dokładnie. Większe też, jakby planowane są też na obszarze funkcjonalnym żuławskim większe granty, o których będziemy mówić w maju na konferencji. Będzie taka duża konferencja w Nowym Dworze Gdańskim 17 maja, której będę prelegentką. I też mamy się sieciować w temacie Żuław, więc to będzie też dotyczyć naszej gminy i tego właśnie zabiegania o to, żebyśmy gdzieś tam nie zostali w tyle w tym takim, w tych możliwościach, które nam daje współpraca też taka transgraniczna, regionalna, czy jakakolwiek europejska, tak, w temacie. Tak, to co wspominałem, ten Interreg, to są takie na przykład granty projektowe, gdzie można pozyskać na zdobywanie wiedzy albo na realizację jakichś projektów i one dotyczą tych krajów w pobliżu Bałtyku i okolic wodnych, tak. Więc na przykład pozyskiwanie funduszy na działania na Żuławach. Pani Ewa pisze o HPV, dziękuję. O HPV myślałem ostatnio, z rok temu, czy coś w tym stylu. Oczywiście z tematów zdrowotnych jest dużo i to może być elementem tego programu, o którym mówiłem, więc to sobie zanotujemy. Pytanie. Czy przyszły wójt zamierza wprowadzić elektroniczny rejestr spraw wpływających do gminy z hierarchizacją ważności i pilności realizacji oraz osobami odpowiedzialnymi za ich realizację? Z doświadczenia z pracy w urzędzie wiem, że jak coś wpływa, to jest rejestrowane. Ono jest, na razie mamy rejestr, prowadzimy dokumentację papierową, ale jest to też wprowadzane do systemu elektronicznego, chyba że wpadnie jakimś dziwnym kanałem typu SMS czy Messenger i tak dalej. Więc one są rejestrowane, natomiast urzędowo powiem tak, te wszystkie zgłoszenia mają taki sam termin, ale te priorytety no, mogą być ciekawe. Znaczy, jeżeli coś jest krytycznego, to tam jadą ludzie od razu. Jeżeli coś może zaczekać kilka dni, to te zespoły grupują te zadania i wtedy jadą na przykład do miejscowości, robią kilka rzeczy za jednym zamachem. A czy chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny rejestr? Chcielibyśmy pójść trochę dalej. Chcielibyśmy zrobić aplikację taką, że niektóre kategorie spraw, na przykład jakichś usterek czy problemów z oświetleniem, wprowadza się na komórce, można wysłać zdjęcie, jest znacznik miejsca, widzisz to w systemie, dostajesz powiadomienie, że sprawa została przyjęta, że sprawa została rozpoczęta. I myślę, że to by było jeszcze lepsze. Czy mamy tutaj to, co wszyscy pytają.
to jakie działania krótko i długoterminowe ma przyszły wójt na rozładowanie zatorów komunikacyjnych w największych miejscowościach? Długoterminowe to wiemy, że to jest lobbowanie w sprawie PKM. PKM-ka, ta linia 229, gmina jej nie wybuduje, nie jest w naszej gestii i to, co możemy robić, to chodzić przy tym, że tak powiem. Druga taka długo lub też średnioterminowa to są wszelkie połączenia do autostrady, do tras szybkiego ruchu, czyli węzeł Straszyn i inne węzły. Też średnioterminowe są to, jest to, o czym wspominaliśmy, ta analiza ruchu i zaplanowanie, jak optymalnie prowadzić inwestycje, żeby się zbliżać do tego miejsca, w którym trochę zapobierzemy korkom. Rzecz krótkoterminowa, bo to można stosunkowo szybko wprowadzić, no to jest zwiększenie liczby autobusów. O tym mówiliśmy i to jest oczywiste w godzinach szczytu zwłaszcza. Z tym, że oczywiście te autobusy też będą jechały po tych drogach, które mamy. Więc to pomoże w takim sensie, że nie będzie tak, że ludzie nie mogą wsiąść do autobusu, bo jest zatłoczony, bo takie sytuacje mają miejsce. I pamiętajmy o transporcie uzupełniającym, bo nie tylko samochodami się jeździ. I wiemy, że rowery czy hulajnogi nie rozwiążą wszystkiego naraz, ale stopniowo, po kropelce musimy różnych metod szukać. To znaczy mój MEWO rozwiąże. Mój osobisty Twój problem. Problem. Mój problem osobisty z komunikacją w naszej gminie, ponieważ ja marzę, żeby dojechać MEWO do stacji PKP w Puszczu Gdańskim i z powrotem. I być niezależna w kwestii czasu dojazdu, ponieważ MEWO będzie bardziej dostępny dla mnie. Oczywiście można dojechać tam samochodem i zostawić samochód, ale na przykład ten parking, park and drive już jest niewydolny, on jest za mały, więc też trzeba by było się zastanowić, czy on nie powinien być wielopoziomowy, czy nie powinien być rozbudowany i zastanowić się nad tym, jak to zrobić. Tak? To jest bardzo ważna rzecz, bo najczęściej z tego parkingu korzystamy my, czyli gmina Puszcz Gdański. Chciałam powiedzieć, że tutaj, jeżeli chodzi o usprawnienie dla niepełnosprawnych, brałam w zeszłym roku udział w takiej Akademii Dostępności i w tej badaliśmy różne sposoby poruszania się niepełnosprawnych, w jaki sposób na przykład poruszają się w przestrzeni miejskiej, jak mogą coś zamówić, jeżeli na przykład nie ma jakaś bariera przestrzenna, że potrzebują jakichś dodatkowych pomocy innych osób. A o co chodzi w tej dostępności? Bo to nie chodzi tylko o to, że ma być jakaś przestrzeń dostępna dla niepełnosprawnych, tylko niepełnosprawny ma być równo traktowany ze sprawną osobą. Tak? Czyli my nie będziemy, jakby trzeba by się przyjrzeć, zrobić taką analizę, audyt, czy faktycznie jesteśmy w stanie tą dostępność zrównać z niepełnosprawnymi. Tak więc mam jakieś przemyślenia, korzystałam z wszystkich narzędzi, które pokazywały mi różne formy niepełnosprawności i naprawdę dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy też o tym, jak ja bym się w tej przestrzeni czuła. W związku z czym to jest takie duże doświadczenie, które chciałabym wykorzystać, jeżeli będzie taka jakakolwiek możliwość w poprawieniu rozwiązań, które nie dla wszystkich są oczywiste, bo nie mają świadomości, jak się człowiek porusza na przykład na wózku inwalidzkim albo z jakimiś utrudnieniami w chodzeniu bądź niepełnosprawnościami innego typu. Także to jest bardzo, bardzo też mi bliski temat. Czasem mogą być takie drobne rozwiązania, dokładnie, które mogą bardzo usprawnić. Ale bardzo, my po prostu na to nie zwracamy uwagi, ponieważ to nas nie dotyczy. W momencie, kiedy zaczynamy na to patrzeć oczami tej osoby, zupełnie inaczej wygląda świat i my się naprawdę na to... Znaczy ja już jestem uwrażliwiona, ale też będę też zachęcać wszystkich, żeby też tego doświadczyli.
Jest też kwestia opieki wytchnieniowej, na przykład to wiem, bo znam to dość dobrze, ten temat, bo zwróciłem na to uwagę, bo mam kilka osób, którym to rekomendowały, kiedy jeszcze nie wiedziały, kiedy to było wprowadzane w naszej gminie. Nasz GOPS składał wnioski o fundusze do województwa, dostawał na to pieniądze i oferował taką usługę wytchnieniową dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Z niepełnosprawnościami. Później natomiast doszła jeszcze opcja taka, żeby korzystać z tej usługi przez Fundację Hospicyjną z Gdańska. Myślałem, że to jest na dobrym torze, natomiast dowiedziałem się, że niewiele osób z tego korzysta na razie, więc to jest też kwestia do dopracowania, bo oczywiście co dwa razy to. Nie raz, a to jest naprawdę bardzo potrzebne tym ludziom. Generalnie ulgi i usprawnienia to jest bardzo szeroki temat, bo i tych niepełnosprawności jest dużo rodzajów i tych potrzeb jest bardzo dużo. Wszystkie instytucje są zobowiązane do robienia teraz takich raportów, do sukcesywnego uzupełniania swojej infrastruktury i wszelkich aspektów. Na przykład to są takie szczegóły, jak to, co pojawia się na stronie www. Filmy powinny mieć podpisy, obrazki powinny mieć też różne uzupełnienia tekstowe itd., itd. To jest naprawdę multum tematów. Mamy 20:20. Myślę, że jeszcze na dwa pytania zdążymy odpowiedzieć. Może jedno z komórki, jak się pojawi. Pytanie, które też się pojawiało dość często. Kwestia bonu żłobkowego. Czy zamierzacie Państwo znieść oświadczenie o braku pobierania bonu państwowego? Wcześniej tak nie było, a obecnie należy wybrać jedno z dwóch. Była próba uchwalenia tego podczas ostatniej sesji. Zostało to odesłane do Urzędu Gminy. Ja myślę tak, kiedyś było to świadczenie, ono było w wysokości 300 zł. To było już, ono istniało od, nie pamiętam dokładnie, chyba od 2016 roku. Teraz te pieniądze już znaczą zupełnie co innego. Dlatego po namyśle doszliśmy do wniosku, że przywrócilibyśmy tę możliwość, zlikwidowalibyśmy to ograniczenie. Pod takim warunkiem włączylibyśmy to do programu mieszkańca, o którym mówiliśmy. Jest program mieszkańca, który jest zameldowany, płaci podatki tutaj i być może jeszcze zastanowilibyśmy się nad kryterium dochodowym, ale tak powrócilibyśmy do bonu, bo z relacji osób, zwłaszcza wielodzietnych, wiemy, że to jest duże obciążenie, a chcemy, żeby ludzie wracali na rynek pracy. Najczęściej są to mamusie, ale nie chcę być seksistą. Mój mąż gotuje. Mój nie gotuje. No. Nie, ja po prostu nie. Ostatnie pytanie. Średni wiek mieszkańców naszej gminy wynosi około 36 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego. Jakie trzy najważniejsze propozycje ma przyszły wójt, wójtowa, ale też i radni dla młodych osób i rodzin w naszej gminie? Tak, trzy propozycje wybraliśmy przede wszystkim. Te kluby sąsiedzkie czy świetlice, jak teraz taka nazwa funkcjonuje. One po prostu muszą powstać w miejscach, w których ich nie ma. Takimi miejscowościami są Borkowo, Rotmanka, Straszyn. I bardzo ja patrzę na to w takim aspekcie, że to też ma szansę trochę zlikwidować, może nie, to jest złe słowo, zlikwidować, ale może troszeczkę zmniejszyć korki. Ponieważ jeżeli mieszkańcy będą mieli bogatą ofertę edukacyjną, która tam może być, ale nie tylko edukacyjna, bo to mogą być, tak jak już wspominał wcześniej Andrzej, zajęcia sportowe, czy naprawdę mogą to też być takie miejsca do wspólnej nauki, czy do wspólnej pracy, no to mieszkańcy nie będą musieli jeździć po takie aktywności do Gdańska czy do innych miejscowości, tylko będą mieli to na miejscu w
swojej miejscowości, tak, w swojej gminie. Więc to jest też taka drobna rzecz, która być może usprawni nam troszeczkę komunikację. Tak, na przykład jeśli chodzi o wykorzystanie i nie jeżdżenie gdzieś, to jednym z pomysłów, zależnie czy będzie taka potrzeba lokalnie, to jest używanie tych świetlic w trakcie dnia, albo dla seniorów, którzy mają wtedy czas, albo dla młodych rodziców, którzy dają pod opiekę jednej osobie dzieciaki w salce obok, a w drugiej salce mogą sobie coworkingować, mogą sobie pracować zdalnie. Tak, to jest sprawdzony pomysł. Takie moje trzy koleżanki, też na przykład architektki, wynajęły mieszkanie, w którym pracowały, miały biuro, a trzeci pokój na przykład, trzecia pilnowała na zmianę, więc jakby stworzenie takiej przestrzeni i też słuchanie pomysłów mam, no bo też nie wiemy, jak to się wszystko będzie u nas na świecie rozwijać. To są różne sytuacje, mieliśmy pandemię, musieliśmy pracować w domu, nie mogliśmy wyjść z domu. Zobaczymy po prostu, co będzie. Jeżeli będzie jakiś problem, to my będziemy robić burzę mózgów i po prostu znajdywać rozwiązanie. I wydaje mi się, że to po prostu będzie takie wsparcie i słuchanie młodych, które będą chciały coś zrealizować po prostu. Tak, bo jeżeli to już będzie, to będzie można sobie wtedy poszaleć. No. Druga rzecz. Tak jest. Na razie sobie szalejemy po prostu. Tak, koncepty. Druga rzecz to usprawnienie rekreacji i sportu, a mianowicie miejsc, w których można to robić, czyli ogólnodostępne boiska, więcej być może takich miejsc jak otwarte siłownie, co też jest potrzebne. No i to tyle, no bo tak, mieszkańcy sami to zagospodarują sobie, bo się skrzykną i pójdą grać w piłkę, tak? Czy... Siłownie pod chmurką teraz, że tak powiem, kiedyś stawiało się te zabawki, rowerki, one są mniej wykorzystywane, teraz jest taka bardziej moda na te instalacje do street workoutu i do takiej grip, coś tam się to nazywa. Z ciężarem własnego fajne tam robią różne wyczyny ludzie. I też, co mamy tutaj na myśli, to lepsze wykorzystanie tej infrastruktury, którą już mamy. Jest dużo sygnałów, że w szkołach można by to było poprawić i taką mamy intencję. A też doświadczenia takiej pracy w Gdańsku mojej z takimi projektami z budżetów obywatelskich, no to też programowanie tej przestrzeni było współudziałem mieszkańców, więc to jest taka... Czego potrzebują? O tym nie wspomniałem i to będzie odpowiedź bonusowa, bo to jest na tyle ważne i ciekawe, że jeszcze o tym powiemy poza pytaniami. I kolejna, trzecia rzecz to są ogólnie infrastruktura czasu wolnego, czyli to mogą być restauracje, bawialnie, inne rzeczy. I gmina nieprecyzyjnie, niedokładnie służy do tego, natomiast to, co już wspominaliśmy wcześniej, te zintegrowane plany z przedsiębiorcami, z biznesem, mogą skutkować takimi inwestycjami, że będzie więcej takich miejsc w pobliżu, gdzie możemy pójść, sobie spędzić czas, coś zjeść albo wypić, dzieci gdzieś obok się pobawią albo pouprawiamy sport. I to mogłoby być realizowane nie ze środków gminy, co by było korzystne, bo byśmy mieli pieniądze na inne rzeczy. A co, o czym mi przypomniała Ania jeszcze, ta odpowiedź bonusowa, to właśnie projektowanie naszych sołectw. Bo chcielibyśmy, żeby każde sołectwo, wszyscy chętni mieszkańcy z tych sołectw, pomyśleli sobie, popracowali ze specjalistą i zaplanowali, jak by chcieli, żeby ich miejscowość wyglądała. Jakby chcieli urządzić jakieś miejsce, jakiś teren, jakby ten charakter miał wyglądać. Oczywiście nie spełni się to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale jeżeli stworzycie w każdej miejscowości sobie taki plan na wiatę, na łąkę, na boisko, czy na jakąś rozbudowę świetlicy, czy na fontannę, chociaż ostatnio kosztowne fontanny nam wychodziły, to można do takiego czegoś dążyć i wtedy rok po roku można na przykład po troszku doinwestowywać albo coś przeznaczyć z funduszu sołeckiego, bo czasem
Bywa tak, że w sołectwach nie wiadomo na co przeznaczyć pieniądze, bo patrząc wyrywkowo rok do roku, to są elementy układanki, która się nie układa. Najpierw zróbmy wizję, do czego dążymy, a potem ją układajmy. A może po drodze się nadarzy fajny grant z jakichś funduszów, stowarzyszenie napisze, gmina użyczy teren, stowarzyszenie wybuduje, albo jakiś mieszkaniec z umiejętnościami budowlanymi będzie chciał zrobić inicjatywę lokalną, gmina dostarczy deski, a my to zbijemy. Można to robić i tak. Tylko trzeba mieć jakiś punkt, cel na horyzoncie. I tutaj nasi planiści w tym pomogą. Tak. Ze studentami również. Ze studentami. Widziałem świetne, świetne koncepcje, które tworzą studenci. Anna brała udział w takich projektach. I to naprawdę może owocować świetnymi przestrzeniami w naszych miejscowościach. Tak, i fantastycznymi kontaktami dla studentów przede wszystkim, bo to jest ich przyszłe też miejsce współpracy z samorządem, ponieważ no, projektanci też pracują dla gminy, tak? I muszą to robić dobrze. Jeżeli oni są dobrze wyedukowani, potrafią tworzyć fantastyczne przestrzenie publiczne, to też jest taka forma, no, no, pracujemy na przyszłą naszą przestrzeń w ten sposób, tak? Czyli uczymy ich słuchać mieszkańców, czego potrzebują, jaka jest jakość przestrzeni, czego potrzebuje gmina i właśnie tej partycypacji społecznej, której jest coraz więcej w Polsce. Świetnie. Mamy już pierwszego ochotnika do konsultacji i ja podejrzewam, że też pewnie do budowy, bo znam tego pana. On pewnie by chciał wybudować ten plac do koszykówki. To na tym dzisiaj skończymy. Jeszcze tylko zadam pytanie. Jeżeli uważacie, że nasze plany są ciekawe dla gminy, zapraszamy Emiliana, żegnamy się wszyscy. Jeżeli uważacie, że to są dobre plany, chcielibyście w nich uczestniczyć, mieć je zrealizowane, szerujcie nasz filmik, bo tutaj w tym wydarzeniu filmik się pojawi. Porozmawiajcie ze swoimi znajomymi, sąsiadami i zapraszamy też do współpracy zaraz po wyborach przy tym planowaniu, bo będzie o czym rozmawiać. Także. Głosujcie na Emiliana. Emilian z Wiśniewski, Kowalewski. Super. Anna Rudczak ze Straszyna. Na Oliwie głosujcie koniecznie. Oliwia Wołosiuk z Borkowa. No i na najlepszego wójta, kandydata na wójta. Dziękujemy uprzejmie. Do widzenia, do usłyszenia.